Nazywam się Michał Rycki. Uprawiam zawodowo sport. Gram w piłkę ręczną w PGE Vive Kielce. Moja codzienna praca to wielogodzinne treningi, mecze, ciężkie obozy przygotowawcze, ale niestety czasami również kontuzje. Szukałem niedaleko Kielc miejsca, w którym mógłbym odpocząć, zregenerować siły i choć na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu. I znalazłem w Busku-Zdroju, konkretnie uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. Najstarszy w województwie świętokrzyskim i jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Nazywane jest świętokrzyską perłą przyrodolecznictwa. Tutaj leczy się wiele schorzeń. Dzisiaj będę waszym przewodnikiem po tym urokliwym miejscu. Zobaczcie, dlaczego warto tutaj przyjechać. Jesteśmy w najstarszym buskim sanatorium, sanatorium Marconi. To miejsce ma już blisko 200 lat i rozsławiło Busko w Polsce i za granicą. Jesteśmy w pijalni wód. Właśnie sprowadzałem tutejszego naturalnego skarbu. Leczycie wody siarczkowej. Smakuje specyficznie, ale jest świetne dla zdrowia. To prawdziwy cud natury. Pomaga w leczeniu i w rehabilitacji wielu schorzeń. Polecam. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością. Zobaczyliśmy sanatorium Marconi. Teraz jesteśmy w uzdrowiskowym szpitalu kompleksowej rehabilitacji Krystyna. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Teraz czas, żebym ja skorzystał z tutejszych zabiegów. Uzdrowisko proponuje ich prawie 90. Wspólnie z lekarzem ustaliliśmy kilka odpowiednich dla mnie. Na początek najważniejszy zabieg. Kąpiel siarczkowa, ale wy zostaniecie na zewnątrz. Po zabiegach czas na odrobinę relaksu. Tym wszystkim, którzy pragną odpocząć od hałasu wielkiego miasta, polecam Sanatorium Mikołaj. To jedno z najchętniej odwiedzanych buskich sanatoriów. Na miejscu znajduje się część mieszkalna, zabiegowa oraz jadalnia. Znajdujemy się przed szpitalem Górka. To jedna z nielicznych tego typu placówek w kraju. Jest tu świetna ortopedia i rehabilitacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Doskonale przygotowana kadra lekarzy i fizjoterapeutów dba o tutejszych pacjentów. Bajkowo pomalowane wnętrza sprawiają fantastyczne wrażenie i pozwalają zapomnieć, że jesteśmy w szpitalu. Młodzi pacjenci spędzają tu często wiele tygodni. Na miejscu działa szkoła, dzięki czemu mogą się tutaj również uczyć, nie tracąc roku szkolnego. Jak widać, wśród dzieci i młodzieży nie brakuje kibiców piłki ręcznej. Nasz dzień w uzdrowisku dobiega końca. Minął bardzo szybko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do Kielc na mecze mojej drużyny PGE Vive Kielce, a do uzdrowiska po wypoczynek, zdrowie, relaks. Teraz się z wami żegnam. Do zobaczenia w Busku-Zdroju.